Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj przyjaciel naszego kanału, osoba, której przedstawiać nie trzeba, Marek Meissner. Witam Cię serdecznie, Marko. Dzień dobry, witam Cię, witam szanownych Państwa. Marku, tematem przewodnim, jak rozmawialiśmy sobie prywatnie przed wywiadem, miały być Chiny i wizyta chińskiego przedstawiciela w Kijowie, ale dość takim ciekawym tematem, który wypłynął w ostatnich godzinach, jest wywiad z szefem ukraińskiego wywiadu, panem Budanowem. Czemu ten wywiad powinien nas interesować? Tu są dwie sprawy. Po pierwsze, omawiana już sprawa Prigozina, gdzie on jednoznacznie powiedział, że najstraszniejsze, że to, co mówi Prigozin, to w większości prawda. Są jakieś rzeczy, nawet nie mogę powiedzieć, że nieprawdziwe, ale różnie postrzegane. Niemniej 80% to jest czysta prawda. Są też momenty, które nieprzyjemnie mi to mówić, gdy prywatna kompania wojskowa, umownie nazywana Wagner, pokazała swoją maksymalną efektywność w odróżnieniu od rosyjskiej armii, która pokazała maksymalną nieefektywność. To też jest prawda. Na tle tego konflikt się zaostrza. To, co Prigozin mówi, nie ma amunicji, nie ma wsparcia. To jest przez swego rodzaju zazdrość kierownictwa wojskowego, jakim są obecnie Szojgu i Gierasimow. Są też inni generałowie, którzy mają inne spojrzenie. Ale kierownictwo robi wszystko, aby fizycznie zetrzeć te oddziały Wagnera i to jest prawda. Niestety, ale muszę to przyznać, ale najefektywniejszym jest właśnie Wagner. To jest pierwsze. A drugie to są to, co opublikowało Washington Post jako leaked US Intelligence, czyli CIA, no prawdopodobnie we współpracy z GUR, czyli wywiadem, którym rządzi Budanow, prawda? Gdzie powiedziano, że kilkukrotnie zgłaszał się Prigozin, który zaoferował się ujawnić pozycje rosyjskie Ukraińcom w zamian za to, że pozwolą mu wejść do Bachmutu. Że Ukraińcy wyjdą z Bachmutu, Wagner zdobędzie Bachmut, natomiast on za to ujawni im pozycje rosyjskie na froncie. No, Ukraińcy się na to nie zgodzili, bo widzieli w tym prowokacje i no, nazwijmy to po imieniu podpuchę, prawda? Ale on się z tym kilkukrotnie zgłaszał. No i to poszło w świat. I teraz jest zadziwiające wrażenie u rosyjskich patriotów, mianowicie nikt tego Prigozina nie potępia. Teraz no mówię, właśnie, tak, Marku, jak a to tutaj jest, Budanow rosyjskie... przejechał prętem po klatce, a tutaj... A tiszyna. No tak, no prowadził grę operacyjną z Ukraińcami. No tak, no i takie uczucia ambiwalentne, bo z jednej strony toż przecież najgorszy wróg, pocałunek śmierci, a z drugiej strony, a jednak pochwalił. No problem polega na tym, że wcześniej mamy tutaj informację o tym, że aktywność polityczna niesłychanie około 5 maja niesłychanie zdenerwowała cały Kreml, że Kreml stwierdził, tutaj Kreml to jest takie określenie umowne, to nie musi być koniecznie Putin, to może być także ten krąg kremlowski, że Kreml stwierdził, że tutaj przekroczył pewne granice Prigozin, że powinien zostać, jak to się ładnie w języku kremlowskim mówi, uspokojony, czyli pozbawiony siły politycznej. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Wagner nigdy nie będzie armią masową. Jak próbował być armią masową, no to wtedy podniósł potworne straty w samym Bachmucie i pod Soledarem, jak on werbował tych więźniów. Że 20% Wagnera to są dalej te tak zwane w Rosji odpadki ludzkie, czyli ludzie z HIV-em, WZWB, WZWC, których w więzieniach się nie chce leczyć. Ale też z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w tej chwili w Bachmucie walczy Wagner i WDW. I tak się zastanawiałem wczoraj, czy przypadkiem nie będzie Bachmutu zdobytego przez Wagnera, czyli Ukraińcy się wycofają, pozwolą jednak wejść Prigozinowi, a raczej Wagnerowi do Bachmutu, po to, żeby się spotkał z Kiriłem, tak jak po Soledarze, i podgrzał odpowiednio atmosferę w rosyjskich elitach politycznych. Marku, ale muszę coraz ci wejść zdanie. Jest rozmowa na ten temat, dlaczego
zginął Wladen Tatarski. Wladen Tatarski zginął dlatego, że był PR-owcem Wagnera i bardzo dobrym. Tylko muszę ci, Marku, wejść zdanie. Jak to jest, że jeszcze powiedzmy pół roku temu w rosyjskich mediach nie było takich informacji dotyczących tej linii napięcia między MON-em rosyjskim a grupą Wagnera, a teraz wchodząc, przecież sam wchodzisz w rosyjskie agencje informacyjne, mamy masę informacji od samych Rosjan o tym konflikcie, a to przedstawiciel Dumy Państwowej mówi, że zmobilizowany rosyjski obywatel, który wstąpi do grupy Wagnera, może liczyć na karę 15 lat pozbawienia wolności. Dwa, komunikaty lidera grupy Wagnera o zaopatrzeniu, o którym wspomina, one są cytowane w rosyjskich mediach. Tego nie było jeszcze przed styczniem. Tak Mateusz, naprawdę... ale z drugiej strony popatrz, jest ujawniana nagle informacja o tym, że Wagnerowcy mają specjalny szpital pod Moskwą. Prawda? O tym mówię. Czyli jest taka dwustronność, czyli z jednej strony pokazuje się konflikt na poziomie kremlowskim, a z drugiej strony się pokazuje tego Wagnera, prawda? Wagnera i to się już nie pokazuje, ten idiota kucharz Kremla, nie? Tylko coraz bardziej znaczący polityk, szef grupy militarnej. Co dokładnie. To znaczy? To znaczy, że Kreml słabnie. I to Kreml słabnie bardzo, ponieważ pozwala na tego typu wycieczki w mediach. To nawet nie dotyczy samej bezpośredniej władzy w Kremlu, bo władza kremlowska jest na tyle silna, żeby trzymać jeszcze wszystko w garści, ale z drugiej strony na rynku tak zwanym wewnętrznym okazuje się coraz słabsza, bo pozwala na ujawnianie tego typu konfliktów. Prawda? To znaczy, że trzeba się bardzo dobrze przyglądać jednej osobie. Osobie wskaźnikowej dla całej polityki kremlowskiej, czyli Olegowi Deripasce. Deripaska, najpotężniejszy oligarcha, człowiek, który praktycznie decyduje o finansach Kremla, jeżeli on zacznie w jakikolwiek sposób zmieniać zdanie, zacznie w jakikolwiek sposób wyrażać wątpliwości, wtedy wiadomo będzie, że na Kremlu szybko dojdzie do przesilenia. Marku, a jak, bo patrząc na pryzmat tego konfliktu grupa Wagnera a rosyjskie MON, jak zachowują się Ukraińcy? Bo wspomniałeś o wywiadzie Budanowa, który zaraz przeanalizujemy. Zaraz ale, dojdziemy dalej, tak, bo tam były. Ale ja widzę taką zmianę postawy. Wiesz, Ukraińcy coraz śmielej się wypowiadają o Rosjanach. Mam wrażenie, że albo z tyłu stoi coraz więcej kolegów za plecami Ukraińców, albo że doszedł kolejny w postaci choćby Chin. Z czego to wynika? Tak, Chiny na pewno tak. Dalej widać wyraźnie, że w Rosji i w całym wojsku następuje coś takiego w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej jak kryzys przywództwa. To jest wyraźne. To jest wyraźne. Sztab generalny się rozbija na ludzi, którzy zawdzięczają kariery Szojgu i Gierasimowowi i oni będą wierni. A z drugiej strony na ludzi, którzy nie dlatego wspierają Prigozina, że go kochają, ale dlatego, że zrobią wszystko, żeby osłabić Szojgu i Gierasimowa. Zobacz, Mizincew. Mizincew został numerem dwa u Wagnera. Przecież to powinno wywołać eksplozywną reakcję. Przeszło cicho. Mało tego. Potem jak Mizincew został numerem dwa u Wagnera, jak on przecież ostatnio był szefem logistyki całej, to nagle Wagner zaczął dostawać amunicję. Czyli on użył własnych prywatnych wpływów, żeby wspomóc swoje, że tak powiem, nowe miejsce pracy. No a właśnie, pamiętasz ten komunikat? Dajcie, nie mamy amunicji. Zaraz Szojgu mówi, amunicja została wysłana, a tutaj Prigozin mówi, no ale nie tyle, co chcieliśmy. To było 70% jeszcze... żeście tak. Wysłali, a gdzie jest te 30%? Tak, tak. Ale już się skończyło to, że amunicji nie ma w ogóle. A pamiętajmy o jednej rzeczy. Wagner w tej chwili, mamy 20 milicji. 17 się nie liczy, w ogóle nie ma ich. Potok rozbity, Patriot rozbity. Trzeba formować na nowo. Oni są skazani na Wagnera. Kogo wyślą do Syrii i do Mali? Przecież cały czas w prasie rosyjskiej się wałkuje, że Wagner w zamian za uciszenie pewnej aktywności na froncie ukraińskim dostanie Mali i Syrię
żeby po prostu tam działał i armia mu się nie będzie tam wtrącać. No, ja z tym Mali to bym tak deczko polemizował, bo oni się tam kompromitują w sposób nieprawdopodobny. Widzimy te zdjęcia przecież. Dokładnie. Oni je sami udostępniają. Więc tutaj, no ale Rosjanie nie mają tam kogo posłać. Jest takie charakterystyczne zdjęcie. Mateusz, widziałeś może pogrzeb ochotnika w Głubince. Tak. Karta honorowa przy trumnie. Tak. 65+. I co się okazuje? Jedyni niepowołani z tej miejscowości. A i tak rezerwiści. Wiesz, do mnie większe, takie większe wrażenie trafiło do mnie, kojarzysz tą taką emocjonalną wypowiedź tak. Lidera grupy Wagnera, gdzie on pokazuje na ten stos tak, tych Szojgu, trupów. Tak, Szojgu, Gerasimow, Wajdaki, to tutaj, wy tutaj po klubach nocnych, prawda, wasze dzieci na YouTubie filmy oglądają, a tu giną rosyjskie giną. Dzieci. Tak, patrioci giną, ochotnicy, tak, dokładnie, ale popatrz, to się skończyło. To się skończyło i to w jakim momencie się skończyło? To jest bardzo interesująca sprawa. Kiedy Mizintsev został numerem drugim u Wagnera. Nagle zaopatrzenie zaczęło do Wagnera dochodzić. A skargi chłopaków z Potoku i z Patriotu, no to się wydają strasznie płaczliwe. No w tym momencie jedni dwa razy dostali lanie i razem z resztkami 72 dwóch kompanii wycofali się rzeczywiście, robiąc lukę we froncie, prawda? Dalej mamy te filmy, gdzie się mobiki z 72 poddają i dzięki temu się dowiadujemy, że tam też są tacy z plamami na życiorysie, jak ten alimenciarz, prawda? A z drugiej strony mamy tutaj patriota, który co prawda milczy, ale ze 155 walczył pod Wuchłedarem, gdzie 155 została dosłownie rozwalcowana przez artylerię, a Patriot razem z nimi. Marku, przejdźmy teraz do tego wywiadu. To, tak. Co według Marka Meissnera jest najważniejsze w wywiadzie Budanowa? Bo tam padają naprawdę bardzo interesujące stwierdzenia. Właśnie, więc tak. Zacznijmy od tego, że tak. Rosjanie będą musieli płacić za wojnę jeszcze bardzo długo. Że Rosja to nie ZSRR, nie mogą produkować precyzyjnej technologicznie broni w wystarczających ilościach, a sankcje mają w tym pewną rolę, ale to nie jest pewny ani jedyny czynnik. Że absolutna większość rosyjskich elit jest przeciwna tej wojnie i pytaniem jest, jak oni sobie z tym poradzą, ale na razie kierownictwo zachowuje kontrolę nad działalnością całego systemu. I tutaj oczywiście wpływ Prigozina i że czy wygra w konfrontacji z Szojgu i Gierasimowem i że wygra, a ich konflikt jest prawdziwy. I teraz pada takie ciekawe zdanie, jak tylko sytuacja Federacji Rosyjskiej osłabnie, Kadyrow jako jeden z pierwszych wymknie się spod kontroli. I to będzie wojna o przetrwanie. Nie zamierzamy atakować Białorusi. Od czasu ucieczki ostatniego żołnierza z obwodu kijowskiego nie było żadnych zagrożeń z terytorium Białorusi. I że w okupowanym Mariupolu na defiladzie był fałszywy Putin. Że uznanie śmierci Putina zmieni wszystko szybko i dramatycznie. Współpracujemy z pewnymi postaciami z rosyjskiej opozycji. Są źródłem informacji i nadzieją na przyszłość. Dalej jest, naszym celem jest utworzenie 100-kilometrowej strefy zdemilitaryzowanej w głąb Federacji Rosyjskiej. I co to jest? Co to jest? To jest jedna ciekawa historia. To jest tak naprawdę, nie dość, że pokazanie możliwości ukraińskiego wywiadu, to jeszcze sformułowanie wstępnych warunków do rokowań pokojowych. I formułuje to kto? Szef wywiadu wojskowego. Dlaczego? Dlaczego on to w ogóle robi? Pamiętamy 62 rok, kryzys kubański. Tam też było na ostrzu noża i nagle się okazało, że porozumiały się wywiady na poziomie KGB i CIA, a warunki do rozmów sformułował ówczesny szef CIA. Mamy powtórzenie tej sytuacji. Budanow formułuje warunki do ewentualnych rozmów pokojowych. Co to daje? Budanow nie występuje jako oficjalny przedstawiciel Ukrainy, dyplomatyczny.
Czyli zawsze można powiedzieć, że no nie, to wiecie, to były warunki wstępne, Budanow trochę przesadził, no tutaj mamy oczywiście, będziemy o tym rozmawiać. Z drugiej strony idzie wyraźny sygnał. Idzie wyraźny sygnał. A teraz dla kogo jest przeznaczony ten sygnał? Czy dla Rosjan? Nie. Któż to właśnie jeździ z podróżą dyplomatyczną po całym regionie walk oraz coś więcej? Oraz coś więcej. Lichuj. Spotkał się z prezydentem Zełenskim, szefem kancelarii prezydenta Jermakiem, ministrem spraw zagranicznych Kulebą, szefami departamentów. No tutaj za cover z tej wizyty po prostu wielka wdzięczność obserwującemu politykę chińską, panu Łukaszowi. Łukaszowi, tak. Łukasz robi fenomenalne nitki. Naprawdę fenomenalne nitki. Tutaj wielka wdzięczność, bo ja chińskiego nie znam, a to, czym się posługuje, to anglojęzyczne. Na pewno, prawda, rozmawiamy, tak. Na pewno jak rozmawiamy o Łukaszu, to Państwa wszystkich zachęcamy na odwiedzenia mediów Łukasza. My załączymy nawet w tym materiale link do jego profilu, bo te jego nitki są fenomenalne. On naprawdę poświęca dużo pracy, żeby przeanalizować wszystkie komunikaty tak naprawdę z rejonu Chin, Japonii. I wychodzi to świetnie, bo coś widzimy z analizy Łukasza. Kuleba. Ukraina nie przyjmie żadnych propozycji wiążących się z utratą terytorium lub zamrożeniem konfliktu, ale docenia mediacyjnie rolę Chin w sprawie bezpieczeństwa nuklearnego i transportu zbóż przez Morze Czarne. Halo, Chiny coś zrobiły w tej ostatniej sprawie? Nie, były największym kupcem, ale coś zrobiła Turcja. Czyli co tutaj mamy? Tutaj mamy delikatne zaznaczenie, że Chiny powinny się w tą sprawę zaangażować. Wiesz, ja mam, Marku, wrażenie, że Turcja teraz to wykorzystuje politycznie. No, są wybory. Ależ oczywiście, że tak, tylko że tutaj jest bardzo istotna sprawa, że Turcji też na tym zależy, na tym transporcie, bo oni też są kupcami tego zboża, to jest jedno, a poza tym częściowo załatwiają przy pomocy tego swoje interesy polityczne na całym Bliskim Wschodzie. Jako taki mini protektor, choć sułtan, czyli Erdogan, chciałby być wielkim protektorem. No tak, no widzisz, bo z jednej strony umowa zbożowa, a z drugiej strony ostatnio komunikat tureckich linii lotniczych, że ograniczają loty w przestrzeni europejskiej, a skupiają się na rosyjskiej. No to no wiadomo, no to jest takie... Turcja zawsze tak grała. Patrząc historycznie, od pierwszej do drugiej wojny światowej zawsze tak grała. Okrakiem na płocie. Tak no, jest. Ale wiadomo, jak to wygląda. Z tym, że jedźmy dalej. Jedźmy dalej, bo chiński MSZ po pierwsze nie nazywa wojny wojną, ale kryzysem. Obie strony wymieniły poglądy na temat politycznego uregulowania kryzysu ukraińskiego oraz stosunków chińsko-ukraińskich. I co tutaj mamy? Po pierwsze, z Lichui nikt nie chciał rozmawiać. To jest jednoznaczne. Jemu po prostu, on po prostu trafił na ścianę. To znaczy, stwierdzono, że to, co ustalono w czasie rozmów Xi Jinpinga z Zełenskim, obowiązuje. Dalej, proszę bardzo, nikt się nie dowie. Oczywiście Ukraina ma swoje warunki. Tym warunkiem podstawowym jest niezamrażanie konfliktu i żadnych cesji terytorialnych. To się bardzo, bardzo skrupulatnie tutaj się łączy niemalże na zakładkę, jak w pruskim murze, z tym, co powiedział Budanow. Prawda? No ale dlaczego nie chciano z Lichui rozmawiać? No kluczem jest jego kariera polityczna. Kluczem jest jego kariera polityczna, gdzie on od początku kariery politycznej zajmował się wyłącznie ZSRR i Rosją. Jest uważany za człowieka frakcji prorosyjskiej w chińskim biurze politycznym. Ma rosyjski order przyjaźni i bardzo długo pracował nad relacjami Rosji i Chin. I tu jest ciekawa informacja. Dlaczego na Ukrainę, na tak ważne polityczne rozmowy posłano takiego człowieka, który reprezentuje stanowisko Rosji? Dlaczego? Ano tutaj informacje, których Łukasz nie podał, które akurat ja mam, że bardzo długi czas Departament Eurazji
chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy raczej Departamencie Spraw Zagranicznych, bardziej powiązanym z partią, bo tam rząd jest jakimś ramieniem partii, był traktowany bardzo po macoszemu. Tam jako stosunki z Europą rozumiano przede wszystkim stosunki z Rosją, był osobny Departament Ameryki, natomiast cała reszta, całą Europę traktowano, a to tam gdzieś jest, gdzie eksportujemy nasze produkty. Mało tego, Departament Eurazji, a raczej ta część, która się zajmowała Europą, praktycznie został zostawiony w rękach ministerstwa, a raczej resortu gospodarki. Widziano to tylko jako, nie widziano w ogóle stosunków dyplomatycznych, widziano wyłącznie gospodarcze. No i to się w tej chwili mści. To się mści, że nie mają, jest krótka ławka i nie mają człowieka, który by był takim jednoznacznym, prawda, doradcą w sprawach Zachodu, który się na tym Zachodzie doskonale. No ale Marku, uważasz, że rzeczywiście ten rejon był tak po macoszemu traktowany w dobie, gdy miał powstać choćby Jedwabny Szlak? Czy to... Ale pamiętaj, że Jedwabny Szlak prowadził resort gospodarki. Wszystkie praktycznie rozmowy dotyczące pasa i szlaku, inicjatywy pasa i szlaku, bo tak to się po chińsku nazywa, prowadzili ludzie w KC związani z gospodarką, przemysłem, energetyką. Tam ministerstwo wysyłało swoich jako enwojów tłumaczy, natomiast samo nie prowadziło żadnych rozmów. Nie, bo zastanawiam się, jak długo oni sobie mogą na to pozwolić, żeby te interesy, które przecież były tak hucznie zapowiadane, które miały przynieść korzyść temu regionowi, jak Chińczycy podchodzą teraz właśnie do tego, co Rosjanie robią, a nie zapowiada się, żeby ten konflikt, tak jak ty mówiłeś, zamarł, tak? On będzie trwał, przerażeniem, tak? Przerażeniem, dlatego że Rosjanie rozwalili im całkowicie inicjatywy pasa i szlaku. A co tu dużo mówić, Xi ma duże pretensje do Rosjan, bo oni go oszukali. Oni go oszukali, że oni przejmą Ukrainę raz, dwa. Potem nagle się okazało, że mimo jego stanowczych sprzeciwów taktyczna broń jądrowa wylądowała na Białorusi. No w tej chwili Rosjanie są widziani w Chinach jako tacy nieodpowiedzialni, jako tacy no, absolutnie jurodiwy, można powiedzieć po rosyjsku, na których nie można liczyć, no jeżeli się pojawiają takie uwagi w chińskiej prasie, to tak niby to ma być dowcipne, szalona młodsza siostra Rosja, no właśnie ma być młodszą siostrą, jak szalona, to wcale nie jest w Chinach komplement. To jest, wiesz, to już czasem nawet wysyłano braci z dużą obstawą, żeby taką szaloną młodszą siostrę wzięli za łeb i sprowadzili do domu. Więc tutaj Chińczycy mają wielki problem. Oni nie mogą sobie pozwolić na konflikt z Zachodem. Nie rozumieją tego Zachodu, bo to wyraźnie widać. I tutaj co świadczy o tym? Pamiętasz ten występ ambasadora chińskiego we Francji? Tak, tak. Że granice państw, prawda, po pierwsze, on popełnił fatalny błąd z punktu widzenia dyplomatycznego, ponieważ Rosja jest też państwem powstałym po rozpadzie ZSRR, tak jest. Co natychmiast wychwycili Ukraińcy, no i Francuzi za nimi też. Po drugie, ten człowiek też był z frakcji prorosyjskiej. Potem oczywiście panika w ministerstwie, prostowanie tego, ale to świadczy, że oni do tej pory, no i lichuj, postrzegali stosunki z Europą jako stosunki z Rosją. Wyłącznie ta Europa była widziana przez pryzmat ich bilateralnych stosunków z Rosją, a co tam z tą Europą, no to praktycznie to niech się resort czy też Departament Gospodarki martwi. Tak, Marku, ale my rozmawiamy cały czas o spotkaniu z Zełenskim, z Kulebą czy z Jermakiem, ale zaznaczmy, że to nie jest jedyny cel podróży przedstawiciela tak, chińskiego. Tak, on tutaj w piątek ma być u nas. Dokładnie. Bardzo ciekawe, co my powiemy. No bo zostaliśmy wrzuceni do takiego porządnego worka, bym powiedział, no bo jeszcze Francja, jeszcze Niemcy, no to jest jakiś jednak też klasa sygnał. Klasa partyjna chińska jednoznacznie wiadomo, czego chce. Po wizycie Macrona
i po rozmowach, jakieś rozmowy były z Niemcami, oni uważają, że oni w jakiś sposób skłonią Francuzów i Niemców do poparcia ich inicjatywy pokojowej. A jaka to jest inicjatywa pokojowa? To ujawnił częściowo minister finansów Brazylii. I to na spotkaniu tutaj G7 wymknęła mu się taka uwaga, że, a on był na tym spotkaniu w Chinach Luli, że dobrze by było na Krym wprowadzić siły pokojowe i uczynić Krym strefą zdemilitaryzowaną. A przypadkowo pojawia się też to w wypowiedzi Budanowa. Dokładnie. I tu cios w same rosyjskie plecy. No przecież wiadomo, jak sobie dyskutowaliśmy z Maćkiem Misowskim, wiadomo, że w składzie sił pokojowych znalazłyby się wojska PLA. Prawda? No, no oczywiście. Zdziwilibyśmy się, gdyby się je tam nie pojawiły. Zabawny byłby moment, gdyby się nie okazało, bo bardzo często za wojskami PLA idą także chińscy biznesmeni, że nastąpiła sinoizacja Krymu. Tutaj, prawda, że nagle się pojawiają chińskie firmy, które robią interesy z Rosjanami i tak dalej. Następuje taka wewnętrzna kolonizacja gospodarcza Krymu, na co Rosjanie nic nie mogą poradzić. Ale, bo spójrzmy na to tak. Czy jeżeli na Krymie byłyby siły pokojowe, czy ta inicjatywa chińska nie sprowadza się przypadkiem do tego, żeby cały ten obszar zdobyty przez Rosjan, jakiś kawałek obszaru ukraińskiego nie objąć tak zwanymi siłami pokojowymi? Bez ruch, prawda? Ja się, Marku, zastanawiam nad jeszcze jedną kwestią. Gdzieś to usłyszałem i to jest dla mnie taka no dość racjonalna teza. Czy pamiętasz doskonale te mapy przedstawiane przez ukraińskie władze dotyczące tych stref, które mają być dane państwom, dane do odbudowy? Tam tak. Się chyba trafił Doniec. Ja się zastanawiam, czy powoli Chiny nie chcą raz zakończyć tej wojny, no bo nie nazywajmy tego jakimś tam konfliktem, tylko po prostu wojny, ale żeby w międzyczasie ta ich flaga się w tych niektórych regionach jednak pojawiła. Ale pamiętaj, że rządzi wuj sam. To Ukraińcy mówią jednoznacznie, że oni wszystkie decyzje tego typu polityczne będą konsultować z NATO i Unią Europejską. NATO, czytaj, Amerykanami. Właściwie o to chodzi. No to w tym momencie Chińczycy musieliby bardzo taką grę tutaj cienką stosować. Jeszcze jedna uwaga, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Ostatnio mieliśmy, co nieoceniona Andromeda nam, prawda, przybliżyła tym nieznającym rosyjskiego. Ja byłem aż zdziwiony, aż musiałem wysłuchać tego, co mówili oficjalnie, nie żebym nie wierzył Andromedzie, która jest genialna, ale to było aż niesamowite. Spotkanie tych rozsierdzonych patriotów. I co się dzieje? Na tym spotkaniu, jak posłuchasz, to okazuje się, że no owszem, są kwaśne uwagi na temat Zachodu, ale Girkin tak naprawdę przestał i rozsierdzeni patrioci przestali walić w Zachód. Przestali go atakować. Za to Girkin z coraz większym dystansem mówi o Chinach. I pamiętaj, co było na spotkaniu w Związku Przedsiębiorców. Girkin, mówiąc o tym, że robi się sceptyczny co do pomocy chińskiej, powiedział, no być może te rokowania z Chińczykami nie poszły tak, jak można byłoby oczekiwać, nie poszły tak, jakby można się było spodziewać, bo na przykład padały jakieś propozycje dotyczące integralności terytorialnej Rosji. I on to powtórzył dwa razy, żeby zapamiętali, o co może chodzić. Zachodnia Syberia. No okej, Marku, ale teraz zobacz. Ukraińcy mówią wprost, chcemy odzyskać okupowane terytoria, te sprzed roku. A jak traktować sytuację, skoro Federacja Rosyjska wchłonęła je, tak powiedzmy, konstytucyjnie w swoje terytorium. Ale nie wchłonęła jako obłasti, bo popatrz, obłasti powinny mieć gubernatorów. No dokładnie. Nie mają. Czyli dalej to są tak jakby... Republiki, no bo cały czas mówimy o jakichś tam ministrach Donieckiej Republiki. Tak.
Tak, a nawet padła niedawno propozycja, tutaj tak pół żartem, pół serio, że Miedwiediewa, który nigdy nie wiadomo, kiedy jest trzeźwy, a kiedy nie, że prawda, no skoro Girkin tutaj tak się rządzi, tego to może by go wysłać na szefa Donieckiej Republiki. No właśnie, no więc czyli republika jest, jest to republika. Czyli dalej można powiedzieć, że jak republika, to my jej damy bardzo dużą autonomię, prawda? No republika, no swego czasu Kazachstan też był republiką, prawda? No to margines tego, co można zrobić, jest bardzo szeroki. Tam praktycznie rzecz biorąc, dopóki się nie powie, że to jest oblast, nie powiedziano tego i wątpię, żeby to powiedziano, to tam można zrobić bardzo wiele. Także ja tutaj bym oczekiwał jednej rzeczy. Tak naprawdę wszyscy czekają na jedno. Jak będzie wyglądała ukraińska ofensywa, czy będzie kontrofensywa i ile wtedy Rosjanie stracą. Dopiero Marku, wtedy ewentualnie można będzie zacząć jakieś rozmowy polityczne. Ale to tego nie widzą Chińczycy, oni chcą już teraz. Jest jeden wskaźnik, który, wiesz, Mateuszu, tłumaczy mi, dlaczego Chińczycy teraz ruszyli z nieprawdopodobną inicjatywą pokojową i dlaczego dzisiaj, nie, przepraszam, w piątek jest wielkie spotkanie, które całkowicie może zmienić politykę w Azji Środkowej. To jest to wielkie spotkanie przywódców byłych republik państw Azji Środkowej, SI i całym komitetem centralnym, gdzie zostanie z wielką pompą i hukiem podpisane porozumienie o współpracy, i to jest bardzo szeroko i daleko idące, takie RWPG chińskie. I tutaj to już nie jest dzwonek alarmowy, to jest wielki dzwon dla Rosji. Oni właśnie w piątek stracą te republiki. Wiesz co, w tym kontekście to mnie zainteresowałeś jednym, bo ja na przykład obserwując rosyjskie... A jeszcze jedno, przepraszam, że ci przerwę. Dlaczego Chińczycy się tak spieszą? Wyszły w tej chwili biura statystycznego Chin tutaj oceny stanu społecznego, finansowego, tak i tak dalej. Jedna liczba dosłownie stawia na nogi. Bezrobocie wśród mężczyzn 16-25. Prawie 21%. Największe bezrobocie, jakie kiedykolwiek w Chinach było w grupie wiekowej. A to jest grupa niesłychanie eksplozywna. Mało tego, rośnie bezrobocie wśród młodych kobiet. To wiesz, zwiększanie dzietności ma drugą twarz. Wiesz, Marku, ja śledząc sobie media rosyjskie, zaobserwowałem jedną rzecz. Może to jest błahostka, ale to jest taki typowo zawsze propagandowy tekst. On się pojawia praktycznie codziennie o tym, jak Yuan niedługo przerośnie dolara. Tam nie ma mowy o rosyjskiej walucie, tylko cały czas w rosyjskich mediach jest właśnie tak propagowana ta silna chińska gospodarka. Czy naprawdę już możemy mówić, że ta Rosja chowa się coraz bardziej za plecami swojego starszego, no bo jak wcześniej określiłeś, Rosja jest określana jako młodsza siostra. Młodsza siostra, tak. Tak. I ona się chowa coraz bardziej za plecami większego brata? To jest niestety... Tutaj jest wszystko na zasadzie konieczności. Eksport. Eksport z Chin do Rosji, czy też raczej rosyjski import z Chin, był przed wojną, dochodził do 29%. Mówiono, że to jest dużo. W tej chwili co? 54% i rośnie. Praktycznie rzecz biorąc, nie staje się Chińczyk partnerem Rosji, prawda, największym. Coraz bardziej staje się jedynym. To jest wielki problem, a z drugiej strony Chińczycy mają problem. No przecież tych ludzi trzeba zagospodarować. To jeżeli rośnie bezrobocie wśród młodych mężczyzn, jeżeli się wypycha kobiety do domu, bo nie ma dla nich zatrudnienia, to znaczy, że w gospodarce się zaczyna potężny kryzys. A Chiny są tak naprawdę krajem zawisłym na eksporcie.
No oczywiście. Trzeba zrobić. Jak się obejrzy jedną zasadniczą rzecz, to są stawki frachtowe i to, ile trwa transport w tej chwili z Chin do Europy, do Ameryki. 44 dni. I to jest bardzo dużo. Szczytowe w czasie pandemii to było 56-58, ale przecież pandemii nie ma, ograniczeń nie ma. Oczywiście. To znaczy, że no tam owszem są te tak zwane transporty ekspresowe, które tam trwają 21, prawda? Ale gdyby drogi lądowe były odblokowane, to by było 16, 14, 16. To w ogóle jest nieporównywalne. Ruszyłaby gospodarka. A w tej sytuacji, no co ma ruszać? No tutaj Chińczycy mają problem, bo oni muszą koniecznie tą wojnę zablokować, ale no tak naprawdę to tutaj nie bardzo mają sposób na to. Rosjanie liczą, że dzięki Chińczykom osiągną swoje cele polityczne. Coraz bardziej widać, że oni trzeźwieją, przynajmniej ci tak zwani turbopatrioci rosyjscy. No bo popatrz, sytuacja hipotetyczna, w której Chińczycy rozwiązują konflikt rosyjski, w który się sama Rosja wpakowała, za co Rosja płaci jakimiś nieprawdopodobnymi przywilejami dla Chin na zachodniej Syberii, co praktycznie spowoduje sinoizację i za jakiś czas przyłączenie tego kraju, tego regionu do Chin, a z drugiej strony nie zyskuje nic na Ukrainie poza zamrożeniem konfliktu, no to plus odpadnięcie byłych republik środkowoazjatyckich, to nawet nie jest wielka smuta, to jest powrót do czasów Piotra I, to jest dla Rosji kompletna katastrofa. Czyli jednak Putin carem, ale nie tym największym. No, ja bym powiedział, że ja się będę bardzo pilnie przyglądał, bo moim zdaniem do zmiany na Kremlu już jest coraz bliżej. No to te zmiany będziemy oczywiście stale obserwować, zarówno na profilu Marka Meissnera, jak i na warnews.pl. Marku, mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze porozmawiać na temat tej chińskiej wizyty, bo ona się nie kończy. Są jeszcze trzy ważne wizyty, oczywiście. Jeszcze Polska. Pytanie, co my powiemy, co powie minister Rau? To przyniosą na pewno kolejne dni. Zawsze mam ten problem, z kim powinni ci dyplomaci rozmawiać w Polsce. Bo... Dlaczego? No ale co, uważasz, że ta wizyta taka będzie bardziej podanie ręki i zrobienie zdjęcia? To znaczy, ja nie wiem, bo oprócz ośrodka rządowego mamy ośrodek polityczny. Pytanie. Ośrodek polityczny nie jest monolitem. Jest podzielony na frakcje. Mamy jeszcze mały pałac. Mały pałac, który jest prochiński. Ze względu na no, pewne warunki. Marku, bardzo ci... Pytanie, kto sformułuje ofertę dla Chińczyków? Jaka ona będzie? Oczywiście, że tak. Ale zobaczymy to i mam nadzieję, że Marka zaprosimy na kolejny wywiad, jak wizyta chińskiego przedstawiciela po Europie się zakończy. Marku, serdecznie ci dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję. Odsyłamy was na media społecznościowe Marka Meissnera i zachęcamy oczywiście do zasubskrybowania kanału warnews.pl i przy okazji pozdrawiamy wspomnianego Łukasza i no oczywiście Maćka Lisowskiego. Zdecydowanie. Miłego dnia, Marku. Miłego dnia.